Cześć, witam Was w kolejnym odcinku na makiecie. Odcinku, w którym pokażę Wam całkiem ciekawe zestawienie, o które byłem już proszony jakiś dłuższy czas. No i przypomniał się z tematem Paweł Krzeszo-Huderski i podesłał parę zdjęć, stąd no, obiecałem, że za pociąg się wezmę, zestawię go i pojedzie. No właśnie, łatwiej obiecać niż wykonać. Nagrywam tutaj ten materiał, ten wstęp z prezentacją pomysłu i tego, jak u mnie wyewoluował, w jaki skład, a jestem już po nagraniu sceny przejazdu. Drapałem się sporo po głowie. Jeszcze jestem przed nagraniem sceny końcowej, podsumowującej przejazd pociągu na makiecie. Stąd no, co nieco już wiem na temat tego zestawienia, które zdecydowałem się złożyć, które zdecydowałem się ułożyć, które gdzieś w ramach tutaj tego wstępu Wam przedstawię. No dobra, o co chodzi? Chodzi o pociąg D451, a dokładniej chodzi o ten pociąg, ale w wyjątkowych okolicznościach, oczywiście w pewnym okresie czasu, na pewnym odcinku prowadzony parowozem. Pawłowi chodziło o to, żeby gdzieś puścić właśnie parowóz z nowocześniejszymi wagonami, z zetkami, oczywiście w ramach rozsądku. Wymawiałem się często, że takiego odpowiedniego parowozu nie mam i zawsze pomysł był, że no masz przecież 0,1. Tak, mam 0,1, 0,1, 0,18. Zdaje się parowóz z Frankfurtu, parowóz, który jeszcze parę lat temu widziałem na własne oczy, fotografowałem, jechałem pociągiem nim prowadzony, stąd zdecydowałem się na kupno, na odkupienie modelu, bo model był wydany jako jakaś edycja specjalna. Parowóz, który był użytkowany przez Historische Eisenbahn Frankfurt, stowarzyszenie tutaj z Frankfurtu. Wspominałem już wiele razy o tym parowozie. Parowóz ma swojego prywatnego właściciela i parowóz jakieś 3-4 lata temu musiał być przez stowarzyszenie oddany właścicielowi. Właściciel stwierdził, że po wielu latach wypożyczenia i użyczenia go dla stowarzyszenia, jednak zapragnie mieć go u siebie z tej prostej przyczyny, że to była ostatnia szansa na ściągnięcie go w swoje okolice. Opowiadam to, co pamiętam, dlatego że jakiś odcinek toru wkrótce miał być nieprzejezdny dla lokomotyw o odpowiednio wysokim nacisku na tor. Do takich lokomotyw należał parowóz i dosłownie w ostatniej chwili sprowadził go do siebie, do domu. Tak wygląda historia parowozu. Już tego we Frankfurcie nie ma. Gdzieś tam stoi na jakiejś hali gdzieś w Niemczech. No ale mi pozostał model. Model, który stosunkowo rzadko gości na makiecie. Model firmy Trix i był pomysł na wykorzystanie tego modelu. Sam pociąg D451, D450 w kierunku z Warszawy do Frankfurtu i D451 w kierunku odwrotnym. Co tu dużo mówić? No, powinienem przyznać i przyznaję to, że no, troszeczkę leży mi na sercu. Niestety jest to już pociąg historyczny. Dla mnie bardzo niestety, bo no, mam pecha. Tak naprawdę parę lat przed tym, jak się sprowadziłem w te okolice, zaprzestał kursować pociąg EN Jan Kiepura, który również łączył bezpośrednio Warszawę z Frankfurtem. Przez jakiś czas funkcjonowało jeszcze połączenie pociągiem kolei rosyjskich. Kursował pociąg Euronight z Moskwy do Paryża, dokładnie przez Warszawę i przez Frankfurt. Ale i ten pociąg już nie istnieje i nic nie wskazuje na to, żeby został przywrócony. Czy Jan Kiepura kiedyś zostanie przywrócony, tego nie wiadomo. Generalnie jest zielone światło na pociągi nocne, na pociągi międzynarodowe. Moim zdaniem jest to kwestia czasu, kiedy ponownie ten pociąg zagości na torach. A jeśli PKP Intercity nie będzie tutaj działało w celu uruchomienia, to ktoś sprzątnie nam to połączenie sprzed nosa i tyle. No ale właśnie dla mnie byłby to
idealny pociąg, żeby czasem zawitać do Polski w rodzinne strony, żeby przemieścić się między jednym a drugim domem. Stąd z całkiem wielką chęcią zabrałem się za zestawienie tego pociągu, jakby nie było historycznego. Dawniej zestawiałem Kiepurę wiele razy na makiecie, też jakiś starszy pociąg, który się również nazywał Jan Kiepura, a nie był jeszcze pociągiem Euronight. Także teraz pora ponownie chyba na ten temacik. Tu, jak widzicie, linia, jak on wyglądał w 1987 roku. Generalnie wszystkie zdjęcia, materiały z tak odległych czasów, z lat 80., 90. w internecie są dosyć skąpe. Owszem, Google coś znajduje, ale używanie do poszukiwań Google'a pewnie nie jest najlepszym, najroztropniejszym wyborem. Trzeba byłoby szukać gdzieś po forach tematycznych. No ale to też trzeba by było wiedzieć, gdzie zajrzeć, gdzie zapytać, gdzie tego szukać. D451, rozkład z 1987 roku. Zdjęcie tu, proszę bardzo, gdzieś z 79. Czasem łączył Paryż z Warszawą, czasem Frankfurt z Warszawą. Tu jest zestawienie zaledwie pomiędzy Warszawą a Frankfurtem. Zdjęcie zrobione w Mannheim, czyli już za Frankfurtem, już pewnie gdzieś po drodze do Paryża. Tu kolejne zdjęcie z roku 80. Amsdorf, nie mam pojęcia, gdzie jest ta miejscowość, w jakiej części Niemiec, ale jeszcze inny wygląd tego pociągu. Dobra, ta strona to tylko do przedstawienia, a tu już konkretne podesłane zdjęcia przez Pawła jako propozycję, jakby ten pociąg miał wyglądać. Jak widzicie, już nie mamy lat ani 79, ani 80 roku, tylko lata 90, czyli ten czas, który mnie interesuje, który byłbym w stanie odtworzyć. I o ile wcześniej gdzieś mogło być, że pociąg ten był prowadzony parowozem, może planowo, chociaż jak czytałem ostatnio wspomnienia pana Dołubizno, on zdarzało mu się prowadzić ten pociąg od granicy ze Zgorzelca do Warszawy. To z tego, co kojarzę, niedawno czytałem te wspomnienia spisane przez jego syna, to prowadził, zdaje się, lokomotywą ST-43, a później już EU-07. Tego parowozu w latach 90. po stronie Polsce być nie powinno. No, po stronie niemieckiej okazuje się, że się zdarzał i jest tu 01-012177 mniej więcej, jeśli dobrze odczytuję, nie ma to zresztą żadnego znaczenia. I to jest właśnie ten powód, dlaczego miałbym wykorzystać swoją frankfurcką lokomotywę, choć mój model jest, uwaga, parowóz z epoki szóstej. Tu mamy z epoki piątej, no ale więcej parowozów niemieckich nie ma. No i pierwszy pomysł na zestawienie. Wagon sypialny, wagon kuszetka, to jest wagon sypialny Bautzen, kuszetka chyba polskiej konstrukcji, jaka to gdzieś później wyjdzie. Dwa wagony zielono-kremowe, dalej wagony niemieckie. Tu chyba jeszcze widzę kuszetkę, może coś tam jeszcze innego. Albo wagon sypialny, wars, nie za wiele widać tu wagony niemieckie. Generalnie to jest tylko taki skład z określonego roku, jeden z pomysłów. Tu gdzieś jest inne, zdaje się, zdjęcie. O, chyba dokładnie. A, tu jest więcej generalnie tego typu zdjęć, ale one są powtórzone tu. Tu mamy takie 012137, może ta sama lokomotywa i dużo już przyjemniejsze zestawienie. Kuszetka, trzy wagony drugiej klasy, wagon pierwszej klasy, co najmniej trzy, może cztery wagony drugiej klasy. Na pewno dwa tu na początku, resztę zasłania słup. I to już jest, już jesteśmy prawie w domu, to już jest blisko, to jest rzecz realizowalna. Tu inne zdjęcie zrobione w 1995 roku, mniej więcej w to bym właśnie celował. No i mamy znowu kuszetkę, dwa wagony drugiej klasy i dalej nie widać.
Tak to wygląda. W związku z tym no, stwierdziłem, ok, są różne składy, raz tak, jak on w rzeczywistości wyglądał. Stwierdziłem, że zacznę szukać informacji. Jestem leniwy i zaglądam z reguły na jedną czeską stronę, zresztą porównywalnych jakościowo źródeł nie znam. Zresztą jeśli też chodzi o stare rozkłady jazdy, to generalnie sprawa jest, żeby tak taka, że tak uporządkowane ładnie w jednym miejscu, no nie znam innego miejsca w internecie. Tu, jeśli chodzi o Niemcy, to z lat 90. w zaledwie jednym roczniku są podane rozkłady na rozkład jazdy 95-96. I tu w tym zestawieniu znalazłem po pierwsze pociąg 251, przepraszam, 451. Tak jak tutaj właśnie mam na tej podstronie. I za moment go zobaczymy. No i kolejny, którego zestawienie też musiałem spojrzeć na wszelki wypadek, to wam za moment pokażę. Dlaczego? Dlatego, że już wybiegam troszeczkę opowieścią w to, o czym mówię, będę mówił za chwilę, czyli o doborze modeli, ale siłą rzeczy spojrzałem też z tego okresu na słynny Ost West Express, na poprzednika Kiepury, skład, który jeździł do Brukseli. No, pociąg, tak to mówi się, że poprzedni Kiepura i rzeczywiście później Kiepura powielał tą relację, no a potem się stało tak, że Kiepura w zasadzie powielił tą drugą relację, właśnie pociąg 451, a nazwy nie zmienił. Pokażę tylko wam dla odróżnienia Ost-West. Ost-West ze starszych czasów robiłem i to pewnie ze dwa razy. Tak tu wygląda na tym zestawieniu, bardzo długi pociąg, bardzo wymagający do uruchomienia na makiecie. Ten temat zostawiamy, to tylko jako ciekawostka i już tą stronę zamykam, a tu wracamy do naszego zestawienia. No i co mamy? Mamy rosyjski wagon sypialny, jest polski wagon sypialny, taki był rzeczywiście na jednym ze zdjęć. Jest kuszetka, jak najbardziej wagon pierwszej klasy, dwa wagony drugiej klasy, wagon bagażowy, trzy wagony drugiej klasy i znowu kuszetka. Jak spojrzymy teraz, cofniemy się do zdjęć, no to tak, tu nie mamy wagonów sypialnych, dalej nie wiadomo. Na kolejnym zdjęciu ta sama sytuacja. Ponadto wagon pierwszej klasy jest w innej pozycji, nie jest tuż za kuszetką, tylko gdzieś dalej. I nie jest to wagon bagażowy, tylko zdecydowanie wagon pierwszej klasy, to widać po żółtym pasku. Pytanie, co za wagon jest tutaj? Kolorem chyba się odróżnia od tego, więc to może być ten wagon bagażowy. Dobra, tą stronę zostawię i tu jeszcze kolejne zestawienie. Tutaj nic nie pasuje, no poza tym, że mamy na początku wagon sypialny. No i tutaj mi się wydaje, że znowu jest dalej wagon sypialny. Nie wiadomo, co tu dalej jest. Tu wydaje się wagon rosyjski. I wagon rosyjski, uwaga, w kolorze ciemnozielonym, a nie taki kolorowy, który tutaj jest pokazany na tym zestawieniu. To jest niby rok 96, ale jako, że bardziej chodzi mi tutaj o zestawienie nieco starsze, to nie wiem, czy takie nowoczesne wagony to już tak od razu jeździły, może nie jeździły. W każdym bądź razie już przechodząc do tego, jakich użyję wagonów, co zobaczycie na makiecie, to z tego właśnie wagonu rosyjskiego też się zaraz będę tłumaczył. No i dobra, sprawa jest taka. Około połowy lat 90. bardziej bym celował w pierwszą połowę lat 90. niż w drugą. I co my tu mamy? Na początek może wagony sypialne i kuszetki. Do wagonu rosyjskiego wrócę na sam koniec. To tak, wagon sypialny, dwie propozycje firmy Roco, jak na razie więcej nie ma, może będzie od Diliga w październiku teraz, zaraz. Rok 90-93, no, z uwagi na kolejne dobierane wagony, żeby ten był bliżej tych kolejnych i tego zestawienia, zdecydowałem się użyć tego z rewizją 90.
1993 roku, czyli model o numerze 64821. Dalej, jeśli chodzi o kuszetkę, wagon 136 AA, mam zaledwie jedną sztukę i tutaj wyboru nie mam, nie będę miał kuszetki na koniec zestawienia. Jest tutaj ta kuszetka zestawu pociągu Ost-West, czyli 240-241. Pasuje jako żywo i w zasadzie jestem pewien, że ten model, który nam Acme dostarczyło, to mógł w pociągu do Frankfurtu jak najbardziej jechać. Następnie wagon pierwszej klasy i tu mamy w zasadzie mamy zaledwie dwie możliwości. Jeden niedawno wydany, drugi wagony z logo IC Intercity. No i te wagony, może tymi się zajmie. 96, 95 rok. Jak najbardziej by to pasowało do tego zestawienia i chyba prawie że do zdjęcia, ale jednak z takim logo nie jeździły, stąd ja je sobie tutaj od razu odfiltruję i już, jak widzicie, znacząco mi się zmniejszyły możliwości. Także został jeden wagon pierwszej klasy firmy Acme, wydany kilka miesięcy temu, niecały rok temu, na jesieni zeszłego roku dostarczony i to jest w zasadzie jedyny wybór, ale też okazuje się, że bardzo pasujący 93 roku. Od razu, idąc za ciosem, dobieram te dwa wagony, które razem z nimi były wydane, te dwie dwójki sześciomiejscowe. One też w zasadzie na pewno wtedy jeździły. Co jeszcze do tego dobiorę? Dobiorę tego wcześniej wydany, dokładnie ten sam model, wydany 10 lat temu. Mam już trzy dwójki. Powoli zmierzam do końca. Zostały mi, potrzebuję w zasadzie jeszcze dwie dwójki, więcej byłoby ciężko, no i na której się zdecydować, czy na bałceny, czy na grylice, już zostawię w spokoju te dwa tiligi i zakładając, że te grylice 90 były przez Acme anonsowane i wydane w jednym zestawie do pociągu Ost-West, to zdecydowałem się wziąć te dwa modele Acme, czyli już tilig mi tutaj odejdzie. Odfiltruję tego tiliga, żeby nam tutaj nie mieszał i jak widzicie lista ta skróciła się do dosyć małej listy modeli, krótkiej listy modeli. Jeszcze mógłbym odfiltrować ten model Rocco, ale już nie ma sensu tego robić. Pora wrócić do wagonu sypialnego kolei rosyjskich i tutaj zwróćcie uwagę na jedną rzecz. Używam jednego zestawu Ost-West. Jak kojarzycie, były wydane dwa takie zestawy. Drugi zestaw z dwoma wagonami rosyjskimi, jednym wagonem ukraińskim i dokładnie z tamtego zestawu użyję wagon rosyjski. Nie żaden granatowo-czerwony, tylko właśnie taki ciemno-zielony z tamtego zestawu, z tamtego okresu, też gdzieś z około 90, z pierwszej połowy lat 90. No i tak, rewizjami wszystko mniej więcej pasuje, okresem też parowóz nie pasuje. To, czego mi będzie w tym zestawieniu brakowało, brakować mi będzie wagonu bagażowego. Pewnie Robo gdzieś za jakiś czas może wyda wagon z epoki piątej, a póki co w podobnych barwach. Owszem, wagon jest, ale z 2001 roku zdecydowałem się go nie włączać do składu. No i brakuje mi jednej kuszetki. Cóż, no jej tu w tym zestawieniu nie będzie. Stąd wyjdzie mi całkiem rozsądny i całkiem rozsądny skład. Okazuje się, że w obecnych realiach całkiem możliwy do złożenia. Brakuje nam w zasadzie jednego wagonu. Jeszcze też jest problem trochę z tą kuszetką, ale gdybym drugi z wagonów Rocco albo ten Tilly, który mam wyjść, wagon sypialny tam wstawił, to może wielkiego problemu by nie było.
I tak, mam już gotowe zestawienie, bardzo ambitne. Jak widzicie, absolutnie za jednym, za jednym wyjątkiem wagonu sypialnego Bautzen Roco same modele Acme. Stąd no, można sobie ostrzyć zęby na pociąg złożony z porządnych modeli. No i cóż, po takim długim wstępie, sporo wam się naopowiadałem, chyba pora już, żeby zakończyć tą scenę i zobaczycie sobie, jak to jedzie. Tu zrobiłem nieprzypadkowo pauzę. Też wam pokażę, szukałem trochę informacji w Google'ach dotyczących tego pociągu. Jak widzicie, łatwo nie jest. Zaledwie parę trafień i to są te same trafienia, które miał Paweł. Też jeszcze gdzieś zdjęcie z niemieckiego forum, no ale dotyczy ono pociągu starszego. To jest z którego roku? No gdzieś z lat 70., także wtedy już planowo to jeździło parowozem, a nie w jakiś sposób, incydentalnie. No nic, całkiem ciekawe zestawienie mamy dzisiaj na tapecie, żeby już nie przedłużać. Kończę tę scenę i zobaczycie przejazd składu.
No i pora omówić to, co widzieliście. Jeśli oglądaliście uważnie, a na pewno wasza uwaga była skupiona na samym początku, na pierwszej scenie, no to widzieliście rzeczy, ciekawe zdarzenia w scenie, których nawet nie bardzo jestem w stanie powycinać, żeby scena pozostała płynną. Tak to zostało, czyli pierwsze problemy ze składem. Powiem tak, no, modele piękne, modele Acme, no ale modele z jakimiś tam przypadłościami to jedno, a druga sprawa, przede wszystkim moja makieta z pewnymi przypadłościami, raczej zdecydowanie nieprzewidziana dla tak wymagających składów. Taki skład pięknie by się zaprezentował na jakiejś długiej makiecie modułowej, na jakiejś imprezie, na pewno cieszyłby oko, gdyby jeszcze dołożyć mu te brakujące dwa wagony, jeszcze jedną kuszetkę, powiedzmy z późniejszej emisji firmy Acme, tak żeby jako tako się zgadzało, no i jakby Robo wydał jeszcze ten bagażowy z pierwszej połowy lat 90., to byłoby super. Oczywiście na czele można będzie postawić Rumuna, choćby Albert Model z żółtym czołem i będziemy mieć skład nie gdzieś jadący przez Niemcy, jak ze zdjęć, tylko jadący przez Polskę. Byłoby naprawdę super, stąd wydaje mi się, że skład można go określić słowem mega i to wszystko dzięki temu, że Acme tyle tych modeli zdążyło wydać. A cóż, na mojej makiecie z lokomotywą z epoki szóstej, która tak naprawdę identycznie musiała wyglądać te 20 lat wcześniej. Poniekąd też pasuje, że lokomotywa jest z Frankfurtu, więc można sobie puścić wodze fantazji, że akurat ktoś ją z Frankfurtu pognał aż do polskiej granicy. To jest oczywiście moja fantazja, ale naprawdę z samego zestawienia jestem zadowolony. Dużo mniej jestem zadowolony z tego, że nie jestem w stanie tym pociągiem jeździć po makiecie. Te nieliczne sceny, które zobaczyliście, to jest wszystko, co jestem w stanie wyciągnąć. Tak naprawdę wszędzie indziej pojawia się dosyć dużo problemów. Problemy wynikające głównie z tego, ile ten skład waży. O połowę krótszy skład, 5 wagonów, to by mi tutaj bez problemu jeździło, natomiast te, niech policzę, 9 wagonów, to już jest za dużo. Same modele Acme, one toczą się tak sobie, słabiutko, nie są rozjeżdżone, wózki słabo się obracają, dotyczy we własnych osiach, dotyczy to wagonów tych, co są, ustawiłem je na końcu, to są te wagony wydane rok temu, Acme je tak wydało, że tam wszystko trzeba skrobać nożem, poprawiać luzy, ale nie tylko, to również słabo toczące się i piszczące zestawy kołowe, to są typowe przypadłości modeli Acme wydawanych w ostatnich latach. Niestety te modele też z wagonu Ostwest nie należały do najlepiej jeżdżących. Tak naprawdę jedynym fajnie jeżdżącym modelem jest tutaj model Rocco. Modele Acme jeżdżą tak sobie, jedynie te wagony Zetki w malowaniu PKP Intercity, one jeżdżą jak marzenie, jak złoto, wszystko leciutko chodzi, i wózki w osiach, i zestawy kołowe, naprawdę się to fajnie zachowuje. Tu początkowo ułożyłem skład na krótkich sprzęgach, żeby lepiej wyglądał. Suma summarum ostało się zaledwie na dwóch połączeniach rokowskie śledzie, resztę musiałem zastąpić oczkowymi, bo wagony wylatywały. Ze względu na ciężar składu, skład nie może mi nie przejedzie mi, lokomotywa nie przeciągnie to w bardzo wielu miejscach.
Przez rozjazdy praktycznie nie jestem w stanie te podwójne przejechać, stąd nie byłem w stanie zjechać tu na wewnętrzną pętlę, żeby podjechać pod peron. Tak samo na górze, tam też mam rozjazd, też mi się te wagony przeciągają. Wózki idą w poprzek, dosłownie w poprzek, tak się wychylają, że idzie w poprzek, za bardzo to ciągnie. Pierwszy wagon, ten rosyjski, on też kompletnie niestabilny. Wiele razy wyleciał mi do środka. Dlaczego? Dlatego, że jest za dużo. Mało tego, modele nie tylko jest problem, kiedy lokomotywę mam podciągnąć do góry, ale również wtedy, kiedy zjeżdża. Ale uwaga, to wszystko to jest kwestia jednak podjazdów dla lżejszego składu, nie sprawiającego problemu, natomiast tu już to jeździ gdzieś na granicy. Zresztą przy tak długim i ciężkim składzie, to są ciężkie modele, podejrzewam, że i też na zwykłej makiecie modułowej mogłyby być problemy gdzieś w nieco bardziej wrażliwych miejscach, nie tyle z wykolejaniem, co z ruszeniem, ciągnięciem itd. To jest zwyczajnie dużo. Mało tego, nawet ten ciężki parowóz pod górkę i to nie najostrzejszą górkę potrafi mi zabuksować kołami. Tak jak powiedziałem, jest to jedyna pętla, po której mogę przejechać. Po tej dłużej nie przejadę. Raz czy dwa razy udało mi się przejechać, ale kwestia, ile tu jest słupów i jak bardzo trzeba uważać, pilnować każdego wózka w każdym wagonie, żeby się nie wykoleiło, a jak się wykolei, to niestety. Wagon, który idzie obok, przez to, że skrajnia no nie jest tutaj za duża, wagon, który mi idzie obok torami, najczęściej przydzwoni mi w słup albo gdzieś w semafor. Na to sobie nie mogłem pozwolić, stąd tędy pociąg mi nie przejechał. I tyle. Stwierdziłem, że no, tak jak unikam robienia składów w podwójnej trakcji, bo sprawia to problemy, tak też chyba już drugi raz nie pokuszę się o zestawienie długiego, fajnego składu na nierozjeżdżonych wagonach ACME, a te wszystkie modele, które tu są, ja nimi mało jeździłem, to nie są lekko jeżdżące, tylko właśnie sprawiające trochę problemów. I cóż, no niechętnie i więcej nie zamierzam takich zestawień robić, jakkolwiek wyglądają całkiem fajnie. Jeszcze jest jeden problem, to jest ten, który był tam na początku scen i to Wam pokażę i wytłumaczę, o co chodzi. Tu na razie próbuję podjechać, zaraz lokomotywa będzie się ślizgała. O właśnie, dokładnie to widzicie. Póki dosyć dużo wagonów było na zjeździe i pchało skład, nie był taki ciężki, to jechało, a tu jak już ma 9 wagonów pociągnąć pod górę, to nie daje rady. Tak, nie daje rady, ale powiedzmy kawałek podjadę. No jak mogę sobie z tym poradzić? Pomagając lokomotywie. I ona już tu z mozołem, ale to podciągnie. Za wolno wjeżdżałem, jeszcze troszeczkę. Przejadę kawałeczek. Może wystarczy, to mi wystarczy do zaprezentowania za moment modeli, bo opowiadałem o jeździe, Wam nie prezentowałem modeli. Zanim zaprezentuję modele, to jeszcze tutaj, tak, przez ten rozjazd, to mi nie przelatuje. Gdybym miał taką przewiązkę właśnie gdzieś na prostym odcinku, byłoby ok. Natomiast tu, ponieważ wchodzę z łuku przy tak ciężkim składzie, wózki nie wchodzą w rozjazd, wylatują. Są w stanie jechać na wprost. Przy krótszym składzie problemów by nie było. Także tu, na tej wewnętrznej pętli, wszystko mi zjeżdża całkowicie do środka. Wylatuje mi z torów, jednak kółko jest zbyt ciasne, po tej zewnętrznej pętli to przechodzi, tutaj jest zbyt ciasne kółko,
skład jest za ciężki, nie przejedzie. Także no, pewne składy zwyczajnie nie dają się uruchamiać, tak? Ale to też jest tak na prawdziwej kolei. Na pewnych odcinkach gdzieś toru pewne pociągi muszą być krótsze, prostsze i tak dalej, albo dwie lokomotywy, bo nie podciągną, nie daje to rady. Na prawdziwej kolei też tak jest, oczywiście nie w ten sposób. Nie ma warunków jak na prawdziwej kolei, nie to próbuję powiedzieć, tylko tyle, że odcinek toru odcinkowi toru nierówny. Także tu mi to nie działa. Teraz poczekajcie chwilę, jeszcze podejdę w jedno miejsce. Tu jest drugie miejsce. Odcinek, który sprawiał mi problemy, który przebudowałem i w zasadzie już usunąłem problemy, natomiast jest coś dziwnego. Wagony Acme, jak mi przychodzą tu z tego toru, w tym miejscu, przecież ja tutaj nic nie modyfikowałem, nic nie giąłem, nic nie poprawiałem, nie cudowałem. Natomiast gdzieś w tym miejscu rozjazd nie jest spolaryzowany, ja tego nie robiłem. Mam spolaryzowane tylko te malutkie, wąskotorowe tiligi. Tu w tym miejscu, jak mi przelatuje, to zestawy kołowe Acme robią mi zwarcie. Z czym się stykają, tego nie wiem, nie zaobserwowałem, ale ewidentnie sypie iskrami i natychmiast reaguje centrala. Centrala, nie wiem, może dalej dałoby radę gdzieś ustawić trochę tolerancję na zwarcia, ale centrala natychmiast się wyłączała i to było widoczne w pierwszej scenie, jak co kawałek mi się skład szarpał, zatrzymywał. To dlatego, że po prostu centrala odcinała zasilanie. To jest to właśnie, o czym wam chciałem powiedzieć, co było widać na początku filmu. Wjeżdżam z tej strony, zwarcia nie ma, skład przejeżdża. No dobra, to chciałem powiedzieć i już przedstawię wam same wagony. Wagon rosyjski, jakże do niedawna znany wagon, opatrzony, ale i obecnie, co prawda już w barwach kolei ukraińskich, też jak najbardziej często spotykany i też znany wagon sypiany z charakterystycznymi ryflami. Tutaj model firmy Acme, mógłbym jeszcze użyć modelu Zaxxon Modele, Tiliga chyba zdaje się nie mam, ale Zaxxon Modele gdzieś tam mam w jakimś zestawie i pewnie by lepiej pojechał, ale stwierdziłem, że jak Acme to Acme. Obecnie też jeden z wariantów tego wagonu wyprodukowała firma Pico. Wydała, jest nawet model dostępny, ale on jest chyba z epoki czwartej, nie piątej, stąd jeszcze by się tu nie nadawał. Następnie będzie wagon sypialny Rocco. To jest ten z rewizją 93 roku. Też w zasadzie alternatywy nie ma, może będzie firmy Tilik. Kolejny wagon to jest kuszetka zestawu Ost-West, wagon 136 AA firmy Acme. No i znowu jeden jedyny model wydany przez Acme, więcej nie ma. Jak widzicie, wszędzie napis PKP, nie ma tutaj żadnej trumienki. Wszystko jest dobrane jak należy z epoki, z właściwego czasu. Wagon pierwszej klasy, proszę bardzo, to jest ten wydany na jesieni, a dalej są dwie dwójki, jedna ciemnozielona, wagony Gyrlitz 91, o ile dobrze pamiętam, czy jak to tam było z tymi, Gyrlitz 90, jakoś tak, no w każdym bądź razie to, co wam przy zestawieniu przy komputerze pokazywałem, to są te dwa wagony zestawu Ost-West. Pozostałe dwa, pierwsza była kuszetka. Jeden ciemnozielony, tak pewnie malowany fabrycznie, ten już przemalowany na barwy zielono-kremowe, chyba że dostarczony z fabryki już we właściwym kolorze. I tu trzy wagony kolejne firmy Acme, trzy w zasadzie identyczne, jeden wydany 10 lat temu, dwa pozostałe na jesieni. One dopełniają tego składu, no i tak jak mówię, jeżdżą jak jeżdżą,
tutaj na samym końcu nie sprawiają już aż tak dużych problemów, no ale gdzieś początek składu problemy mi sprawia. To jest ostatni z modeli, przydałaby się jeszcze kuszetka na koniec i wagon bagażowy, ale i tak całkiem fajne zestawienie, które jak mówię w innych warunkach, na innych makietach wyglądałoby na pewno lepiej niż u mnie. A ja może powinienem sobie coś takiego puścić gdzieś na podłodze. No i tyle. Drogi Pawle, udało się, żeby to przejechało. Nie udało się więcej, nie udało się pojechać po całej makiecie, nie udało się zrobić startu i zatrzymania przy peronie. Nie udało mi się zmienić lokomotywy. Mogłem próbować zmienić na jakąś lokomotywę polską i pojechać dalej od Zgorzelca do Warszawy. No ale nie tym razem, może nie na tej makiecie, może kiedyś za parę lat w innych warunkach z ciut innymi modelami się uda. No to tak, dzisiaj naprawdę ambitne zadanie. Uważam, że no, nie poradziłem sobie z nim do końca. Trochę mnie ono przerosło. Z tak naprawdę trudnością tutaj uruchomienia tego składu, ale coś tam przejechało i mam nadzieję, że historia Was zainteresowała. Dziękuję za obejrzenie filmu. Zapraszam do oglądania innych filmów na kanale. Żegnam się.